No to koniec tej przygody. Już mnie tutaj nie ma. Tutaj się działa cała, powiedzmy, magia YouTube'a i jak widzicie, mam wielkie okno. Niestety to okno jest strasznie kiepskie. Zwróćcie uwagę, że tu jest tylko jedna szyba. W tej całej połaci okiennej jest tylko jedna szyba. Właśnie wynająłem, znaczy może nie właśnie, ale wynająłem taki lokal w ramach licytacji od miasta. Widziałem zdjęcia, jakiś tam opis, spoko. Zalicytowałem, tu się pojawiłem, no i taki fail wyszedł z tymi oknami. Chociaż tu faili to było więcej, przez to jest zimno w tym lokalu. Idźmy teraz na zaplecze, bo tu też trochę dziwnych spraw jest. Te drzwi, stare metalowe drzwi, ja je okleiłem taką grubą pianką izolacyjną, przez to jest trochę cieplej, ale właśnie coś takiego tutaj miało miejsce. Takie starociowate drzwi metalowe. Jak przyszedł mróz, to tu wszystko zamarzało. Zaplecze też świetne okna. Teraz sobie zwróćcie uwagę, jak to wygląda, co tu jest. Jeszcze robaki żyją dosłownie, stara konstrukcja takich okien. Nie wiem, jak ona się nazywa. Rozszczelnione. Tu można palce włożyć. Tak się te okna domykały. W sumie się nie domykały. Z tej strony okna skręciłem po prostu na śruby. Trochę je tam uszczelniliśmy. Zobaczcie. Pełne zoo dosłownie w oknach. Przez to było strasznie zimno. Miasto takie warunki zaproponowało partycypacji w kosztach, że ja stwierdziłem, że pierdzielę, ale zostawiam to w cholerę i się stąd wynosimy. Nawet nie dokończyliśmy instalacji elektrycznej, bo też wyszły cyrki z elektryką. Zaraz wam tutaj co nieco pokażę. Tak wygląda instalacja elektryczna. Różnicówka, która nie działa. W ogóle ja jak berety. Tu kiedyś w tym lokalu był, nie wiem, chyba jakiś sklep spożywczy albo coś takiego. Zobaczcie, instalacja wyłazi z podłogi. Tu instalacja wychodzi z podłogi. W tym moim miejscu, gdzie siedziałem, też była taka historia. Też wychodziła instalacja z podłogi. Woda tutaj, odpływ tutaj, woda tu, jedne rurki do ogrzewania tu, drugie rurki tutaj, same kwiatki. Jedno, co jest ciekawe w tym lokalu, to zobaczcie sobie na tą ścianę. Ta ściana ma, kurde, chyba z 50 cm. To jest jakiś lity beton. Wierciłem tutaj dwie dziury i kurde, konkretny udar trzeba mieć. A pod tym budynkiem w piwnicy jest schron. Tak, z gazowymi śluzami. Więc ciekawie tutaj jest. Może was zaciekawią jakieś inne obiekty, które w Poznaniu można znaleźć. Dlatego polecam profil mojego brata, Zapomniany Poznań. Możecie znaleźć tutaj dużo ciekawych informacji i sporą galerię fajnych zdjęć tego, co można znaleźć tutaj w okolicy. Tak oto wyglądał kawałek tej historii, którą mogę wam teraz opowiedzieć i się z nią pożegnać. Ten lokal to była wtopa. Ten lokal to była konkretna wtopa. No ale cóż, człowiek uczy się na błędach, a kto nie ryzykuje, ten nie ma. No ja nie mam.